Witam, z tej strony Shadow Sniper. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jaki sposób zrobić strój maskujący tzw. ghillie suit. Tak więc przejdźmy do robienia naszego stroju maskującego. Będziemy robić tzw. viper hood, czyli nie pełne ghillie na tors, nogi i głowę, tylko taki jakby płaszcz na plecy, zakrywający również ręce oraz mający kaptur. No, stąd ta nazwa. Ale zanim jeszcze zaczniemy, taki mały żarcik. Co robi snajper dziewczynie? Gili gili. Więc, co potrzebujemy do wykonania naszego krzaka? Po pierwsze baza. Ja użyłem płaszcza Bundeswehr z Demobilu w kamuflażu Flechtar. No, mój ulubiony kamuflaż. Koszt takiej to 15 zł na OLX-ie, można znaleźć taniej, albo gdzieś w jakimś, nie wiem, używanych ciuchach, czy takich sklepach. Ja dostałem za darmo od znajomego, Łobełt pozdrawiam. Po drugie siatka. Można użyć różnej siatki. Ja użyłem syntetycznej siatki przeciw ptakom ze sklepu Mrówka za około 7 zł. Za taką cenę mamy siatkę 1,5 na 5 metrów, o oczkach około 2 cm. Co jest wystarczające na zrobienie jakichś, nie wiem, z 10 gilisjutów? No i po trzecie nasz farsz, czyli sznurki jutowe. Kupujemy stare worki jutowe za około 2 zł sztuka lub nawet taniej. Można użyć tkaninę jutową, z tego co pamiętam, jak byłem w Mrówce, co nawet tam mieli. No i musimy to pociąć i porozkładać na pojedyncze nitki, a następnie zafarbować. Na różne odcienie, zielenie, brązu, piaskowego i tak dalej. Ja postanowiłem, że spróbuję inne alternatywy, czyli już gotowych sznurków maskujących. Od firmy Helicon, nie wiem czy dobrze to czytam w ogóle, ale wiadomo chyba o co chodzi. Nowe kosztują około 50 zł. Czy się opłaca kupić? No wiadomo, że wyjdzie taniej, jeżeli pofarbujemy sami. No ale ja znalazłem nie dość, że taniej na OLX-ie, no to OLX to jest bardzo cenne narzędzie i możemy znaleźć tam dużo rzeczy bardzo tanie. Ja też sznurki znalazłem za dychę, więc da się. Nie licząc oczywiście wysyłki. No także wyszło nawet taniejsze, jakbym miał farbować jutę. Potrzebujemy również rafii, ale to jest wedle uznania. Rafia naturalna, którą również można w Mrówce kupić. Kosztuje około 8 zł, tak samo jak siatka. No i ja ją zafarbowałem na zielono. Farbuje się ją dokładnie tak samo, jak i mielibyśmy farbować jutę. Czyli gotujemy w garze przez jakiś czas, a następnie suszymy. No i mamy. Dobra. Czas przejść do zrobienia bazy, czyli tego naszego podstawowego stroju, na który będziemy naszywać jutę. Jak naszywać siatkę? Przede wszystkim musimy oprzeć dookoła mocno w miarę. Nawet niektórzy mówią, że powinno się klejem to zalać. Super glue albo szugu, jakim tam chcecie. Ja oprzyłem to maszyną dookoła, dopóki mi się nie złamała igła w tej maszynie. Przez grubszy kawałek materiału. I również na środku zrobiłem takie jakby wzmocnienia. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to nie może być za ciasno przytwierdzone do tego, do bazy. No bo wtedy nie będziemy mogli włożyć za dużo naturalnego maskowania. No i gdy siatkę sprzyszyta, można wziąć się za właściwą robotę. Bierzemy parę nitek z każdego koloru, za każdym razem w różnych proporcjach. Tak nie za dużo, nie za mało, z 10-15 i wiążemy do siatki. Ja z początku wiązałem to na taką jakby... Nie wiem jak to się nazywa. W tym, że nie na supełek, tylko tak zawijałem jedno o drugie. Ale z tego wylatywały po prostu sznurki, tak więc postanowiłem robić to normalnie supłami. No i tu... Na początku trzeba robić ostrożnie, żeby nie zrobić zbyt gęsto albo rzadko. Po jakimś tam czasie już będziemy widzieć, w jaki sposób możemy to wiązać, żeby to było fajnie. Trzeba znaleźć przede wszystkim odpowiedni balans między odstępami a kryciem. No reszta to już tylko kwestia czasu i ciężkiej pracy. Mi zajęło to 10 godzin, jak na razie, do momentu, kiedy teraz to nagrywam. Ale jeszcze nie skończyłem, bo skończył mi się materiał. Także z 12 godzin mi to wyjdzie. Plus jeszcze wtykanie rafii, którą zaraz jeszcze będę robił. No i tak jak mówiłem, czasochłonne, ale bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonujące.
No i to by było na tyle w tym materiale. Tak prezentuje się ten nasz strój Viper Hood po dołożeniu rafii, który widzicie tutaj w kolorze jasnozielonym, która daje bardzo fajny efekt. Jeszcze go nie skończyłem, bo zabrakło mi materiału, ale myślę, że wystarczająco to omówiłem, jak się robi taki strój. No i mam nadzieję oczywiście, że film się spodobał. Jeżeli tak, to wiesz co zrobić, zostaw łapkę w górę oraz suba. Ja się żegnam, cześć!